To jest analiza właściwie środków, które przekazujemy temu zakładowi. Przekazujemy 1 300 000 złotych z tytułem obniżek opłat za korzystanie z tej komunikacji. Natomiast dopłacając 300 tysięcy więcej, wszyscy będą mogli bez biletów podróżować naszymi autobusami w obrębie gminy. I to jest analiza, która pozwala stwierdzić, że oczywiście jest to zwiększona dopłata, ale gdy mamy taką proporcję 1 300 000, 1 600 000, to nie jest ona tak wielka. Z darmowej komunikacji będą mogli korzystać mieszkańcy Wałcza. Władze miasta chcą, aby inicjatywa ruszyła w przyszłym roku. Z biletów będą musieli korzystać turyści oraz osoby, które wybierają się komunikacją miejską poza teren gminy miejskiej Wałcz. Wszystko jednak w rękach radnych, którzy zdecydują, czy pomysł władz Wałcza zostanie zrealizowany.